nawiązaniu do programu radiowego słynnego, a czas sobie płynie banalnie, tik-tak, powtórka z rozrywki, dlatego że co pół roku mamy taką powtórkę z rozrywki. Profesor Tomasz Ciesielczuk, dzień dobry panie profesorze, witam dzień bardzo dobry. Serdecznie. O powtórce z rozrywki mówię w kontekście zmiany czasu. Człowiek zawsze chciał czas okiełznać, no i wymyślił, jak to zrobić. Czyli wymyślił sobie zmianę czasu letniego na zimowy i zimowego na letni. Proszę pana, czy ma to dla nas rzeczywiście jakieś znaczenie ponad to, że za kilkanaście godzin pośpimy troszkę dłużej? Dla nas jako dla człowieka i dla natury, w globu Ziemi, w którym żyjemy. Musimy sobie zadać pytanie, dlaczego zmiana czasu w ogóle została wprowadzona? Wprowadzono ją dawno temu, żeby oszczędzić energię, która była zużywana na oświetlanie miejsca pracy w fabrykach. W związku z tym, że wówczas prąd i gaz, który był wykorzystywany do oświetlania, był bardzo drogi. Nie było energooszczędnych. Nie było energooszczędnych źródeł. W związku z tym wymyślono sobie, że im dłużej to naturalne oświetlenie będzie działać i będzie można w fabryce nie zapalać światła. Mhm. Czyli, że lepiej przyjść do fabryki, jak jest jeszcze ciemno, a potem ten czas się wydłuży, prawda? Pracownik będzie dłużej. Pracownik będzie dłużej pracował przy świetle naturalnym, oszczędzimy pieniądze, wymyślono zmianę czasu. W związku z tym oszczędzano faktycznie. W chwili obecnej, kiedy źródła światła są oparte na bardzo energooszczędnych jednostkach typu lampy LED, to przestało mieć jakiekolwiek znaczenie ekonomiczne, bo oczywiście znaczenie zostało w sensie psychologicznym. Ta co półroczna zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie wpływa na nas niestety negatywnie. Gniewamy się nigdy na tę zimową, natomiast skarżymy się, jak przychodzi ta letnia. Bo śpimy krócej. Troszkę tak, natomiast właściwie z punktu widzenia ekonomicznego przestało to mieć znaczenie, natomiast upieranie się przy tej zmianie czasu, gdzie niektóre kraje w ogóle nigdy tego nie wprowadziły, jest według mnie w chwili obecnej w ogóle nieuzasadnione. Wpływa to negatywnie na nasz zegar biologiczny, rozregulowuje go trochę, może wpływać na rozdrażnienie, nawet być przyczyną depresji. W związku z tym, że dla natury oczywiście nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, ponieważ czas jest wymyślonym przez człowieka jednostką, żeby jakoś tam funkcjonować w przestrzeni. Niestety ten czas nie daje sobą tak manipulować, jakbyśmy tego chcieli. To ta zmiana, niby tylko o godzinę, to nie jest wiele. Mhm. Ktoś powie, a jak podróżuję samolotem... No właśnie, chciałem pana o to zapytać, bo przecież lecimy na inny kontynent i nagle mamy 7 godzin do tyłu albo 6 do przodu, prawda? A wystarczy, że polecimy tylko do Stanów Zjednoczonych i w zależności w którą część Stanów Zjednoczonych, prawda? Dokładnie. W związku z tym ta różnica wtedy jest ogromna. I ktoś powie, ta godzina nie powinna mieć kompletnie żadnego znaczenia. A jednak ma. Ma dla nas, wpływając na naszą psychikę, ale również ma znaczenie dla naszych zwierząt domowych, dla naszych pupili, bo jest spacer o określonej godzinie, jest karmienie o określonej godzinie. To zwierze, patrzy się, przychodzi do tej miski, a miska pusta. Dlaczego tam nie ma pożywienia, które dokładnie o tej godzinie było podawane? Albo dlaczego mój człowiek jeszcze leży, kiedy ja już stoję przy drzwiach tak naprawdę i chcę wyjść? Dokładnie. I tutaj jakby ta właśnie zmiana, to też jest troszeczkę komplikacja, również w systemie komunikacyjnym. Pociągi muszą się zatrzymać i przez godzinę stać w miejscu ustalonym wcześniej. W związku z tym ta zmiana czasu, która miała na celu faktycznie dobrą rzecz, oszczędzanie energii, dzisiaj się już po prostu nie sprawdza. No i to też jest ciekawe, bo wciąż przecież trwa naprawdę europejska debata, głównie w Europie właśnie, bo tak jak pan powiedział, są kraje, które nigdy tego nie zastosowały i idą wedle tego tak, jak ten czas jest, a ta debata wciąż trwa. To za którą dobą letnią czy zimową pan by osobiście optował? Byłbym za czasem letnim. Letnim? Czyli, że jednak dłużej jest, rozumiem, jasno, stajemy jeszcze z ciemno, tak? Wolę stać, kiedy ciemno i dłużej jasno później, kiedy już normalnie funkcjonujemy. W związku z tym, jeżeli ja miałbym tutaj głos decydujący, podniósłbym rękę za czasem letnim. No to powiem panu rzeczywiście, bo kiedy za kilka dni, bo rozmawiamy kilkanaście godzin przed zmianą czasu i za kilkanaście dni o 15 zrobi się ciemno, wydaje nam się, że ten dzień jest tak krótki, bo wstaliśmy, że tak powiem, w ciemności i wychodzimy w ciemności z pracy. To jest ten taki moment rzeczywiście dla nas, dla ludzi mocno depresyjny. Tak, jest bardzo niefajnie. Kiedy światła jest mało, jednak ten stan psychiczny człowieka nie jest dobry. W związku z tym dbajmy o to, żeby przebywać na świetle
jak tylko długo się da. No, drodzy Państwo, teraz musimy się pogodzić z tym, że będziemy co prawda spać dłużej o godzinę, bo przypominam, z trzeciej na drugą przestawiamy wskazówki zegarów, jak ktoś ma jeszcze klasyczny zegar oczywiście, bo teraz elektroniczne same się już przestawiają, więc też nie mamy kłopotu z tym, prawda, że ale coś nas zbudzi. Znowu. Przy klasycznym musimy sami pamiętać, żeby to zmienić. Ale pamiętajmy o tym. No a wiosną, będzie wiosną, to wtedy zobaczymy i może wrócimy do tej wiosennej rozmowy. Profesor Tomasz Ciesielczuk, naszym Państwa gościem. Dziękuję bardzo, Panie Profesorze. Dziękuję bardzo.